Jakie tajemnice skrywa rumuńskie pasmo gór Bucegi? Czy wewnątrz znajduje się starożytna baza obcych? Czy w górach tych znajduje się posąg podobny do egipskiego sfinksa? Dlaczego informacje o tych górach zostały ukryte przed opinią publiczną? Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów, a więc wielkie dzięki i witam. Bucegi to pasmo górskie zlokalizowane w centralnej Rumunii na południu Wyżyny Transylwańskiej. Znaczna część tych gór jest parkiem narodowym obejmującym powierzchnię 32 534 hektarów, zaś najwyższym ich szczytem jest Omu, mierzący 2505 metrów nad poziomem morza. Góry te stały się przedmiotem zainteresowania teoretyków spiskowych po tym, jak w 2003 roku dokonano tam niezwykłego odkrycia. Poniższe informacje pochodzą z książki Victor Tsutsap de Mort autorstwa Radu Cinamara. Jest to pseudonim dla nieujawnionego pisarza, którym prawdopodobnie jest były generał Emil Strainu. Latem 2003 roku Departament Zero, ściśle tajna sekcja rumuńskiej służby wywiadowczej SRI, dokonał przełomowego odkrycia, które mogło całkowicie zmienić historię i cel istnienia ludzkości. Jednak Stany Zjednoczone wywierały kolosalną presję dyplomatyczną na rząd rumuński, który zamierzał ujawnić odkrycia całemu światu. Wszystko zaczęło się w roku 2002, kiedy satelita Pentagonu wykorzystywany do szpiegostwa geodezyjnego znalazł pustą przestrzeń wewnątrz rumuńskich gór Bucegi. Pusta przestrzeń wewnątrz góry nie była połączona z otoczeniem żadnym tunelem i wyglądała, jakby została wyrzeźbiona od wewnątrz przez inteligentne istoty. Z pewnością nie była to jaskinia. Skan satelitarny góry ujawnił znajdujące się w niej dwa bloki energetyczne. Te bariery zostały wykonane ze sztucznej energii. Pierwsza była jak ściana energetyczna blokująca dostępu do tunelu, natomiast druga miała kształt kopuły lub półkuli i znajdowała się na przeciwległym końcu tunelu w pobliżu środka góry. Tunel i kopuła były nienaturalnie dziwnie wyrównane z formacjami skalnymi znajdującymi się na szczycie góry, znanymi jako Babele i Sfinks z Bucegi. Sfinksa nie trzeba za bardzo opisywać, jeżeli staniemy w odpowiednim miejscu zobaczymy bardzo duże podobieństwo do egipskiej rzeźby. Babele natomiast to starsze kobiety, bo tak brzmi dosłowne tłumaczenie tej nazwy. Wiąże się z nimi kilka legend, w tym ta, że starsza kobieta zbyt wcześnie wiosną wyprowadziła swoje owce na górskie pastwiska i zamarzła z nimi w tym miejscu, a z czasem skamieniała. Zespół Pentagonu zauważył, że półkulista bariera energetyczna ma tę samą częstotliwość wibracji i ten sam kształt, co inna ściśle tajna podziemna struktura, którą odkryli wcześniej niedaleko Bagdadu w Iraku. Wkrótce po tym odkryciu wybuchła wojna w Iraku, a po kilku miesiącach Amerykanie mieli dostęp do największej tajemnicy w okolicy, o której Irakijczycy nic nie wiedzieli. Ekspert od dziwnych zjawisk Cezar Brat został koordynatorem prac badawczych ze strony rumuńskiego rządu prowadzonych na obszarze gór Bucegi. Cezara w trakcie prac badawczych dwukrotnie odwiedził przedstawiciel zakonu iluminatów, który starał się przejąć kontrolę zarówno nad miejscem odkrycia, jak i wspólną ekspedycją rumuńsko-amerykańską. Przedstawiciel zakonu określał siebie mianem pana Massini, jednak z pewnością nie było to jego prawdziwe nazwisko. Massini wyjawił Cezarowi, że był on wysokim rangą przedstawicielem włoskiej loży masońskiej i grupy Bilderberga. Massini był pewien, że wewnątrz kopuły odkryją coś niezwykle ważnego. Miał obszerną wiedzę o pochodzeniu tego odkrycia i wiedział o istnieniu przynajmniej jednego przedmiotu znajdującego się w wielkiej półkolistej sali. Massini przywiózł na miejsce badań zaawansowaną maszynę do wiercenia w twardych skałach używaną przez armię amerykańską. Urządzenie wykorzystywało silny strumień plazmy i rodzaj wirującego pola magnetycznego, dosłownie topiąc skałę bez widocznego wysiłku. Udało im się dowiercić na głębokość około 60-70 metrów od pierwszej bariery energetycznej i dotarli do pierwszej galerii, która wyglądała jak tunel metra. Jej ściany były doskonale wypolerowane, na końcu tunelu znajdowała się masywna kamienna brama, którą chroniła niewidzialna bariera energetyczna. Trzech członków pierwszego zespołu zmarło natychmiast po dotknięciu drzwi wskutek zatrzymania akcji serca. Jakikolwiek przedmiot, kamień, plastik, metal czy drewno, rzucony w barierę natychmiast zamieniał się w drobny pył. Na miejsce przybyli dwaj generałowie z Pentagonu i doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za potężną barierą energetyczną znajdowała się brama z litej skały. Na ścianie tunelu, tuż przed bramą, znajdował się obszar o powierzchni 20 cm kwadratowych, na którym precyzyjnie narysowano skierowany ku górze trójkąt równoboczny.
Plac znajdował się pomiędzy ogromną kamienną bramą a niewidzialną barierą energetyczną. Cezar czuł, że pomiędzy barierą energetyczną a nim istnieje jakaś kompatybilność, coś w rodzaju wzajemnej sympatii. Jego dłoń lekko dotknęła powierzchni bariery energetycznej i poczuł mrowienie na skórze. Tarcza była dla niego jednak całkowicie nieszkodliwa, więc zrobił krok do przodu, przechodząc przez nią. Urzędnicy amerykańscy byli absolutnie zszokowani. Cezar ocenił, że bariera ma mniej więcej 2,5 cm grubości. Dotknął trójkątnego rysunku znajdującego się na środku pola i gigantyczne kamienne drzwi cicho przesunęły się w lewo w ścianę. Opadła również bariera energetyczna, dając im dostęp do ogromnego pomieszczenia, które później nazwano Wielką Galerią. Nawet bez widocznego źródła światła, Wielka Galeria była doskonale oświetlona. Po bliższej analizie ściana wewnątrz Wielkiej Galerii wydawała się syntetyczna. Miała kolor oleju z zielonymi i niebieskimi refleksami. Późniejsze testy wykazały, że materiał ściany był nieco szorstki w dotyku, ale nie dało się go zarysować ani wygiąć. Wytrzymywał każdą próbę złamania, przekłucia czy przecięcia. Później naukowcy próbowali spalić materiał, ale w tajemniczy sposób płomienie zostały w jakiś sposób wchłonięte przez niego, pozostawiając go nietkniętym. Amerykańscy naukowcy zgodzili się, że materiał jest tajemniczym połączeniem materii organicznej i nieorganicznej. Po 280 metrach galeria nagle skręciła w prawo pod ostrym kątem. Dalej widać było niebieskie iskrzące się światło. Niebieskie światło na końcu galerii było odbiciem ochronnej tarczy energii. Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego otrzymał telefon i został powiadomiony, że tarcza energetyczna z Bagdadu w Iraku została nagle aktywowana i pulsuje z większą częstotliwością. Przed tarczą z Bagdadu pojawił się hologram naszej planety, który kolejno przedstawiał różne lokalizacje, w tym góry Bucegi w Rumunii czy Bagdad w Iraku. Oczywistym było, że obie konstrukcje są połączone. Instalacja w Bagdadzie zanotowała aktywność w górach Bucegi. Stany Zjednoczone zażądały przejęcia kontroli nad tajną bazą i całą operacją. Politycy rumuńscy, którzy nic nie wiedzieli o tajnej operacji, wpadli w panikę. Narodowa Rada Obrony Narodowej Rumunii w trybie pilnym zwołała spotkanie, podczas którego podjęto decyzję o kontynuowaniu badań pod nadzorem Departamentu Zero. Po wielu godzinach omawiania wszystkiego CSAT postanowił upublicznić odkrycie. Rząd rumuński miał złożyć oficjalne oświadczenie. Niektórzy członkowie CSAT stanowczo sprzeciwili się tej decyzji. Kiedy dyplomacja Stanów Zjednoczonych dowiedziała się, że Rumunia chce wszystko upublicznić, prezydent Rumunii został wezwany do rozmowy z Białym Domem. Stany Zjednoczone zablokowały wszystkie transakcje finansowe z Rumunią w ciągu kilku godzin. Oficjalne ujawnienie przez Rumunię odkrycia w górach Bucegi miało sprawić, że na badania struktur mieli zostać zaproszeni czołowi naukowcy i badacze z całego świata. Ale co najważniejsze, odsłoniłoby to prawdę o odległej przeszłości ludzkości i prawdziwej historii, która według tego, czego Cezar był świadkiem Wielkiej Galerii, jest prawie całkowicie fałszywa. Reakcja rządu USA była tak gwałtowna, ponieważ ujawnienie prawdy w jednej chwili zniszczyłoby ich globalny wpływ i władzę. W sprawę zamieszany był też Watykan. Sam papież wezwał do umiaru przed tym wielkim, fundamentalnym krokiem dla ludzkości. Papież obiecał udostępnić państwu rumuńskiemu niektóre dokumenty ze starożytnych, tajnych archiwów papieskich, które miały dla Rumunii ogromne znaczenie. Po 24 godzinach negocjacji doszło do ostatecznego porozumienia między Rumunią a Stanami Zjednoczonymi. Państwo rumuńskie miało odłożyć upublicznienie tych informacji. Wielka galeria kończyła się nagle gigantycznym audytorium o wysokości 30 metrów i długości 100 metrów. Sala projekcyjna była mniejsza i chroniona tarczą energetyczną. Tarcza chroniła pomieszczenie przed wszelkimi wpływami zewnętrznymi. Po wejściu do pokoju tarcza stała się zwarta i wyglądała jak biało-złota ściana. Z tyłu pomieszczenia na wysokości około 10-12 metrów tarcza kończyła się w tym miejscu, którym dotykała kamiennej ściany pomieszczenia. W tej ścianie znajdowały się trzy ogromne tunele, jeden na wprost, a dwa pozostałe symetrycznie po obu stronach. Były oświetlone rozproszonym światłem o zielonkawym odcieniu. Wzdłuż ścian ustawiono szereg ogromnych kamiennych stołów, każdy o wysokości 2 metrów. Blaty posiadały precyzyjnie wycięte płaskorzeźby, znaki nieznanego pisma oraz znaki przypominające starożytne pismo klinowe. Na niektórych ze stołów znajdowały się przedmioty, które wydawały się być jakimiś narzędziami.
Z wielu narzędzi wystawały półprzeźroczyste białe druty, które zwisały ze stołów i połączone były z lśniącymi prostokątnymi pudełkami na podłodze. Owe kable były elastyczne i lekkie. Wzdłuż kabli można było zaobserwować impulsy świetlne. Po zbliżeniu się do stołu w sposób automatyczny włączały się projekcje holograficzne dotyczące różnych dziedzin naukowych. Obrazy miały prawie 2,5 metra wysokości. Projekcje były zautomatyzowane, lecz również interaktywne i po dotknięciu znaków na stołach zmieniały się. Jedna z projekcji wyświetlała informacje z zakresu biologii i obrazy roślin i zwierząt, z których część była nieznana naukowcom. Inna projekcja dotyczyła budowy ciała człowieka, inna przedstawiała istoty pozaziemskie z innych systemów planetarnych. Jedna z projekcji ukazywała możliwości kompatybilności DNA ludzkiego i obcych i krzyżówkę obu gatunków. Biorąc pod uwagę rozmiar stołów i narzędzi, ich twórcy z pewnością byli bardzo wysokimi istotami. W sali projekcyjnej zawarte były szczegółowe informacje z takich dziedzin jak fizyka, kosmologia, astronomia, architektura, technologia, biologia, genetyka, a nawet religia. Ponieważ zawierała tak wiele informacji, pokój porównywano do biblioteki. Na środku pokoju znajdowało się miejsce przypominające podium, na którym znajdowało się ciekawe urządzenie. Naukowcy spekulowali, że mogło to być urządzenie wzmacniające różne funkcje mózgu. Obok znajdował się panel dowodzenia z symbolami geometrycznymi w różnych kolorach. Dwie dźwignie oraz czerwony przycisk po środku panelu. Jego naciśnięcie wyzwoliło kolejną projekcję. Ukazywała ona tereny Karpat, Rumunii, Węgier i Ukrainy z wysokości 25 km. Wszystkie te tereny były zalane wodami Wielkiego Morza. Najwyższe szczyty górskie wydawały się małymi wyspami. Po aktywacji wypustek na panelu, woda zaczęła się cofać, pozostawiając niewielki zatopiony obszar w pobliżu gór Retezat i Godeanu. Za panelem kontrolnym znajdował się kwadratowy cokół o boku długości 3 metrów. Spoczywała na nim tajemnicza amfora. Właśnie o istnieniu tego przedmiotu wiedział Massini. Wewnątrz amfory znajdował się bardzo drobny biały proszek. Naukowcy odkryli, iż było to monoatomowe złoto o nieznanej strukturze krystalicznej. Proszek ten silnie stymuluje określone fale i wymianę energii na poziomie komórkowym i nerwowym. Wpływa to na proces odmładzenia całego organizmu. Teoretycznie człowiek może żyć w tym samym ciele fizycznym przez kilka tysięcy lat, pod warunkiem, że od czasu do czasu spożyje określoną ilość monoatomowego złota. To wyjaśnia wiele naukowych aspektów niesamowitej długowieczności niektórych ważnych postaci i ujawnia część ukrytych intencji globalnych elit. Za amforą na środku placu znajdowała się ogromna kopuła wyświetlająca hologramy. Projekcja pokazywała najważniejsze aspekty najodleglejszej historii ludzkości. Zgodnie z relacjami Cezara Brada, 90% oficjalnej historii Ziemi jest fałszywa i podrobiona. Teoria ewolucji jest błędna. To, co obecnie uważa się za prawdziwe w naszej historii, nigdy się nie wydarzyło, podczas gdy tak zwane mity i legendy są prawie całkowicie prawdziwe. Ponadto, większość teorii archeologicznych jest fałszywa. Na przykład dinozaury nie wyginęły 65 milionów lat temu, a kontynenty Lemurii i Atlantydy istniały naprawdę. Ta dziwna inwersja spowodowała wiele problemów i konfliktów między ludźmi w naszej przeszłości. W celu poprawnego datowania prezentowanych wydarzeń na tle rzutowano mapę gwiezdną odpowiadającą temu okresowi. Chociaż okres objęty prognozami był bardzo duży, kilkaset tysięcy lat, a cykl precesji osi obrotu Ziemi wynosi 25 920 lat, to obserwując liczbę lat platońskich, możliwe było dokładne datowanie poszczególnych wydarzeń. Przykładowo, góry Bucegi w tej skali mają od 50 do 55 tysięcy lat. Cezar widział, co wydarzyło się podczas tak zwanego Wielkiego Potopu i skąd wzięła się ludzka cywilizacja, ale postanowił tego nie ujawniać, gdyż rewelacje są zbyt szokujące dla mentalności i wiedzy współczesnego człowieka. W projekcji Cezar widział również wydarzenia z życia Jezusa oraz jego ukrzyżowanie. Jak twierdzi, wielu świadków ukrzyżowania przybyło tam z innych okresów historycznych. Nosili takie same ubrania jak pozostali ludzie, ale ich rysy twarzy były inne, stąd stale zakrywali twarze. Hologram przedstawiał także fragmenty życia duchowego innych wyjątkowych postaci z odległej przeszłości ludzkości. W tym ludzi, o których nic nie wiemy, a mieli kolosalny wpływ na historię ludzkości.
Trzy tunele odkryte w Wielkiej Galerii mają tysiące kilometrów długości i prowadzą do trzech różnych obszarów naszej planety. Tunel po lewej łączył bazę w Rumunii z jeszcze nieodkrytą podziemną bazą gdzieś w Egipcie. Prawy tunel prowadził do podobnej, ale mniejszej budowli na Wyżynie Tybetańskiej. Tunel ten miał trzy drugorzędne odgałęzienia. Jedno prowadziło do podziemnego obszaru w pobliżu rumuńskiego miasta Buzau. Kolejny prowadził do wspomnianej już bazy irackiej, a ostatni do podziemnej bazy na pustyni Gobi w Mongolii. Środkowy tunel był najważniejszy, zarówno dla lorda Massiniego, jak i rządu Stanów Zjednoczonych. Tunel ten schodził do ekstremalnych głębokości w kierunku prawdziwego podziemnego świata, znajdującego się w pobliżu centrum naszej planety. Kraina ta jest powszechnie znana jako Agartha, a trzeci tunel prowadził prawdopodobnie do niej. Spekuluje się, że kilka zespołów zostało wysłanych do zbadania trzech tuneli, jednak to, co odkryły zespoły, nie zostało upublicznione i na tym etapie nie jest możliwe do zweryfikowania. Czy więc pod górami Bucegi w Rumunii znajduje się baza zawierająca prawdziwe informacje na temat historii naszej planety? Kto ją zbudował? Czy jej budowniczowie to przedstawiciele zapomnianej, zaawansowanej cywilizacji ziemskiej? Czy też zbudowały ją istoty pozaziemskie? Prawdziwi stwórcy rodzaju ludzkiego? Czy jeden z tunelów pod górami Bucegi prowadzi do mitycznej krainy Agarty? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.